Witam Was, drodzy widzowie kanału Osada Słowiańska. Nadaję jak zwykle w zimie z tej wspaniałej słowiańskiej chaty, którą własnoręcznie wybudowaliśmy w Osadzie Słowiańskiej w Strzegocicach nad Zalewem Strzegocickim. Dzisiaj opowiem Wam o niesamowitym zdarzeniu, które miało miejsce w 983 roku. O wielkim słowiańskim powstaniu, które zmieniło losy Połabia przynajmniej na 100 lat. Ale jak do niego doszło, jest to historia bardzo niesamowita, ponieważ jest to niezwykły splot wydarzeń, nieprawdopodobnych wręcz, które doprowadziły do tego, że w 983 roku Słowianie chwycili za broń i rzucili się do walki przeciwko Niemcom. Po porażce Obodrytów i Wieletów w październiku 955 roku nad Raksą, plemiona po wschodniej stronie Łaby wpadają pod zwierzchność niemiecką i w ten sposób też umacnia się władza Ottona I na terenie Królestwa Niemiec, a od 962 roku na terenie Cesarstwa Niemieckiego. Otton sięga po tą wymarzoną koronę i tworzy Cesarstwo Rzymskie, później zwane Narodu Niemieckiego, inaczej też zwane Pierwszą Rzeszą Niemiecką. Czyli w 962 roku mamy taki lokalny szczyt potęgi władzy niemieckiej w środkowej Europie. Ale to ma się bardzo rychło zmienić. Otóż już 11 lat później Otton I, zwany Wielkim, umiera i do władzy dochodzi jego 18-letni dopiero syn Otton II. Jednakże nie przejmuje on władzy tak, jakby sobie tego życzył jego ojciec, pokojowo i stabilnie. Otton I bardzo chciał, żeby Otton II nie musiał walczyć o władzę tego, więc już za swojego życia koronował go najpierw na króla niemieckiego, później na cesarza rzymskiego. Lecz Otton, będąc młodym pretendentem właściwie do tronu, musi zmagać się z ogromną konkurencją, przede wszystkim ze strony swojego krewniaka Henryka Kłótnika. Henryk jest księciem Bawarii i montuje bardzo mocną koalicję, żeby wysadzić z siodła Ottona II. Zmagania wewnątrz dynastii Ludolfingów, ponieważ Henryk Kłótnik jest z bawarskiej linii dynastii Ludolfingów, jest on wnukiem Henryka Ptasznika, pierwszego króla Niemiec z tej dynastii. Zmagania te trwają 7 lat i dopiero po tak długim czasie Ottonowi II udaje się spacyfikować krewniaka i wreszcie stać się jednowładcą na terenie Królestwa Niemiec. Niemiecki kronikarz Tietmar tak opisuje jeden epizod zmagań Ottona II z Henrykiem. W roku pańskim 976 książę Henryk Bawarski, wyklęty i pozbawiony godności, uciekł do Czech. Kiedy przebywał tam u księcia Bolesława, cesarz podążył za nim z wielkim wojskiem, lecz niczego nie mógł wskórać w stosunku do żadnego z nich, a nawet wskutek podstępu jednego z żołnierzy Bolesława stracił duży oddział Bawarczyków. Przybyli oni na pomoc cesarzowi i rozłożyli się obozem pod grodem Pilznem. Pewnego wieczoru Bawarczycy zażywali kąpieli, nie ubezpieczywszy się żadną strażą. I oto wypadli nagle Czesi w pełnym uzbrojeniu i pozabijali nagich, jak się nawinęli, w namiotach i na zielonej łące. Po czym z całą zdobyczą w radosnym nastroju i bez strat wrócili do domu. Ta walka Ottona II z Henrykiem Kłótnikiem trwała tak długo między innymi dlatego, że Słowianie dobrze wiedzieli, że im Niemcy słabsi, tym lepiej dla nich. Dlatego zarówno Bolesław Czeski, jak i Mieszko, książę Polan, wspierali Henryka w jego walce o władzę. Tutaj taka dygresja. Bardzo Wam dziękuję za dziesiątki komentarzy, w których piszecie mi, jakie Niemcy, jakie Królestwo Niemiec, nie było Niemiec w X wieku. Otóż wiem, jest taki pogląd historyczny, że Niemcy to jest twór w ogóle XIX-wieczny, a wcześniej to nie ma mowy, żeby mówić o tym terenie jako Niemcy. Natomiast weźcie pod uwagę kilka bardzo ważnych aspektów, na które ja zwracam uwagę i które z mojego punktu widzenia powodują, że jak najbardziej uprawnione jest, żeby w X wieku mówić o Niemczech. Po pierwsze, Niemiec to jest typowo słowiańskie określenie,
na ludzi mieszkających na zachodzie. Niemi, czyli ludzie, z którymi nie możemy się dogadać. Są to Niemcy. I tak Słowianie określali zarówno Sasów, jak i Franków, jak i Bawarczyków. Zbiorowo nazywali ich wszystkich Niemcami, ludźmi niemymi. Więc jest to jak najbardziej nasze określenie, które już w 8, 9, 10 wieku istniało wśród Słowian i tak właśnie oni nazywali tych swoich zachodnich sąsiadów. Po drugie jednak, mamy już w IX wieku Ludwika Niemieckiego. Historia oczywiście nazwała go tak później, to nie jest przydomek dziewięciowieczny, ale już mimo wszystko w tym IX wieku zaczyna się wykształcać to państwo wschodniofrankijskie, wcześniej zwane, i tworzy się zupełnie osobny organizm, który tworzy też stopniowo tą swoją świadomość zbiorową, zwaną później Niemcami. Więc dlatego używam z pełną świadomością sformułowania Niemcy na określenie tego, co działo się w X wieku. Wracając do Niemiec w X wieku. Mamy tego młodego Ottona II, który uporał się wreszcie z Henrykiem Kutnikiem i może myśleć o jakichś szerszych horyzontach, o jakiejś bardziej szeroko zakrojonej polityce. Nadarza się ku temu wspaniała okazja, ponieważ w 976 roku umiera cesarz bizantyjski Jan Zimiskes i po jego zgonie cesarstwo wpada w okres dużego chaosu, który powoduje, że południowe Włochy, które były pod bizantyjskim panowaniem, zostają praktycznie niebronione. Oni mają zbyt dużo problemów u siebie na Bałkanach, w samym Konstantynopolu, żeby jeszcze wysyłać wojska do południowych Włoch, żeby tam trzymać swoje posiadane wcześniej terytoria. Z tej okazji korzystają błyskawicznie Arabowie, którzy już wcześniej zdobyli Sycylię i teraz ambitny kalif Abu al-Qasim wysyła wojska na południe Włoch i stopniowo zajmuje bizantyjskie terytoria. W Rzymie panuje panika, bo Bizantyjczycy nie byli oczywiście bardzo ciepłym sąsiadem dla Rzymu, ale jednak byli to chrześcijanie i było to zupełnie coś innego niż krwiożerczy, który miał oczywiście za cel zdobycie Rzymu. Jak później pamiętacie, przecież sułtanowie jeszcze tureccy mieli takie marzenie, żeby nakarmić swoje konie w bazylice świętego Piotra, tak? Tak samo w X wieku ci kalifowie islamu chcieli ten Rzym zdobyć i pokazać, że to islam góruje na świecie, a nie jakieś tam chrześcijaństwo. Zobacz, islam z każdej strony starało się tę Europę opanować. Tutaj przez Hiszpanię zdobyło ją, co prawda, ale już Pirenejów nie udało się pokonać. Tam Francja była mocną zaporą Pirenejów. Muzułmanie w Hiszpanii nie pokonali. Z drugiej strony było Cesarstwo Bizantyjskie, które przez wiele lat jeszcze nie pozwoli przejść muzułmanom przez Bosfor. A tutaj był ten trzeci szlak, przez Sycylię i oni zajęli wtedy właśnie południowe Włochy. Byli o kilkaset kilometrów od Rzymu. I to była wspaniała okazja dla Ottona II, żeby pokazać się jako wspaniałego wojownika, obrońcę chrześcijaństwa, wielkiego germańskiego wodza, no i oczywiście cesarza rzymskiego. Więc wyrusza on z potężną armią, którą zebrał ze wszystkich krajów Rzeszy, jakie wtedy miał pod swoim panowaniem, plus sojusznicze i wasalne terytoria. Dlatego w tej wielkiej, prawie 20-tysięcznej armii Ottona brali udział również wojownicy obodryccy, bo książę obodrytów Mścisław był w owym czasie wasalem Ottona II. Ruszają oni na sam południowy kraniec Włoch i tam 14 lipca 982 roku pod miejscowością starożytną zwaną Crotona dochodzi do wielkiej bitwy z siłami Abu al-Qasima. Muzułmanów jest więcej, jest ich prawie 25 tysięcy. Jednakże szarża rycerstwa chrześcijańskiego powoduje przełamanie szeregów muzułmańskich, popłoch. Tam też ginie w tych walkach krwawych bardzo Abu al-Qasim i muzułmanie zaczynają wycofywać się w kierunku Crotony. Chrześcijanie cieszą się niezwykle, panuje rozluźnienie, wojska rozciągają się na bardzo długim obszarze, podążając za uciekającymi muzułmanami. Jakiś zdolny dowódca organizuje te wycofujące się muzułmańskie wojska, zbiera ich znowu w szeregi, i przystępują oni do nagłego kontrataku, co
co powoduje zupełne zaskoczenie wśród chrześcijan i w efekcie ich totalną porażkę. Dochodzi właściwie do pogromu chrześcijan. Muzułmanie ruszają napędzeni tym sukcesem, który teraz widzą. Chrześcijanie uciekają i Otto II ledwo uchodzi z życia z tej porażki, z tej bitwy pod Krotoną. Wskakuje do morza, zranny, tam słowiański, prawdopodobnie obodrycki wojownik imieniem Żelenta ratuje go z tego morza, wsadza go na bizantyjski statek i w ten oto sposób cesarz jakoś uchodzi z życiem, lecz dla jego polityki i dla jego władzy jest to wydarzenie katastrofalne, ponieważ stracił ogromną armię, którą jeżeli skierowałby w dowolny inny kraniec Europy, to pewnie dokonałby wielkiego zwycięstwa. Jednak tutaj przegrywa i doznaje ran, z których już do końca swojego życia się nie podniesie. Oczywiście porażka Ottona II cieszy wszystkich jego wrogów, w tym Słowian Połabskich i Henryka Kłótnika. Ciekawi mnie, ile dni, tygodni musiało minąć, żeby wieść o tej wielkiej porażce niemieckiej armii dotarła do grodów na Połabiu. Tak czy inaczej, Słowianie dostrzegli w tym swoją wielką, dziejową szansę, żeby zemścić się na Niemcach, zrzucić ich zwierzchność i walczyć o swoją niepodległość. Do spotkania przywódców obodryckich oraz wieleckich doszło w Radogoszczy, tym wspaniałym grodzie na jeziorze, który był wielkim pogańskim sanktuarium, gdzie wieleci czcili przede wszystkim Swarożyca. Nie przeszkadzało to Mścisławowi, że jest chrześcijaninem, żeby tam dogadywać się z wodzami wieleckimi i z kapłanami, którzy oczywiście odprawiali odpowiednie obrzędy, żeby pomyślność przyszłych działań zbrojnych zapewnić. Słowianie zjednoczyli się i w połowie 982 roku uderzyli z impetem na zachód. Ich początkowe sukcesy były oszałamiające. Bardzo szybko zajęli Chobolin i Brenną. W Brennej znajdowała się świeżo wybudowana katedra, która miała nawracać Słowian na chrześcijaństwo. Została ona doszczętnie spalona i Słowianie ruszyli dalej. Na zachód przekroczyli Łabę i plądrowali tereny daleko, daleko w głąb państwa niemieckiego, które w owym czasie było praktycznie bezbronne. I dotarli tak daleko, jak Słowian nie widziano od przynajmniej 30 lat. Wojska Mścisława zajęły też Hamburg i splądrowały doszczętnie to miasto. Tak więc pod koniec 983 roku wracali na swoje terytoria z bardzo ciężkimi bagażami pełnymi łupów zdobytych na Niemcach. Tak Tietmar opisuje wydarzenia z 983 roku. Zaczęła się ta zbrodnia 29 czerwca od wyrżnięcia załogi w Chobolinie i zniszczenia tamtejszej katedry. W 3 dni potem zjednoczone siły Słowian napadły w chwili, gdy dzwoniono na jutrznię na katedrę brenieńską, która została założona 30 lat wcześniej od Magdeburskiej. Jej trzeci z kolei pasterz, Volkmer, uratował się na czas ucieczką, zaś jej obrońca, Teodoryk, wraz z rycerstwem ledwie uszli tego dnia przed wrogiem. Duchowieństwo tamtejsze dostało się do niewoli. Drugi zaś pasterz tego biskupstwa, który uduszony przez swoich leżał od 3 lat w grobie, został zeń wyrzucony. Te chciwe psy obrabowały go nawet z szat pontyfikalnych, które na równi z ciałem nie uległy dotąd najmniejszemu zepsuciu, a następnie rzuciły go bez żadnego szacunku z powrotem do trumny. Cały skarb kościelny został rozgrabiony i wiele krwi się polało w sposób pożałowania godny. Zamiast Chrystusowi i jego zacnemu rybakowi Piotrowi zaczęli oni oddawać cześć różnym bożkom z diabelskiej herezji poczętym. I tę żałosną zmianę pochwalali też nie tylko poganie, ale również chrześcijanie.
Po tych wypadkach Słowianie zniszczyli jeszcze klasztor świętego Wawrzyńca w Kolbe, a następnie ścigali naszych uciekających niczym zwierzynę łowną. Ale kiedy zostawili już łupy w domach, uderzyli ponownie. Lecz wtedy już Ksasi zorganizowali przeciwko nim obronę i doszło do spotkania obu armii nad rzeką Tongerą. Tam saska kawaleria uderzyła na szyki słowiańskich wojów, przebijając je i szyjąc im duże straty, jednak do zmierzchu obie armie rozeszły się na swoje pozycje, a bitwa pozostała nierozstrzygnięta. Kolejnego dnia nie podjęto dalej działań zbrojnych, więc Słowianie po prostu spokojnie wrócili sobie za ławę. Nastała zima. W grudniu 983 roku umiera wreszcie Otton II od tych ran, które poniósł jeszcze pod Krotoną. On nigdy nie wyzdrowiał z tego, co tam się wydarzyło. No i jest dla Słowian połabskich sytuacja niemalże wymarzona, bo oto Niemcy nie mają króla, nie mają cesarza, oni mają wielkie sukcesy, zrzucili zwierzchnictwo, a w Niemczech oczywiście zapanował znowu chaos. Żeby temu chaosowi zapobiec i żeby pokazać się przed Niemcami jako mąż stanu, na wiosnę 984 roku w Kwedlinburgu Henryk Kłótnik organizuje zjazd wszystkich panów Rzeszy, którzy zamierzają poprzeć jego pretensje do korony królewskiej. Na zjazd ten przybywa oczywiście książę obodrytów Mścisław, jest Bolesław II Pobożny, książę czeski, przybywa też Mieszko I, książę Polan. Wszyscy oni wspierają Henryka Kłótnika w jego aspiracjach. Być może są przekupieni wielkimi obietnicami hojnych darów z jego strony. Być może wiedzą, że jest to słaby władca i nie zagrozi im, a być może uważają, że nie ma nic gorszego niż Niemcy pod władzą Ottonów. Niestety dla Henryka bardzo wielu panów Rzeszy, książąt niemieckich, nie przyjeżdża na to spotkanie, żeby poprzeć jego pretensje do tronu. I czteroletni w owym czasie Otton III wraz z swoją matką, cesarzową Teofano, utrzymują się u władzy. Cesarzowa w rok jest w stanie tak zorganizować politykę niemiecką, że Henryk w 985 roku zrzeka się swoich roszczeń do tronu, wraca do Bawarii i do końca swych dni, do 995 roku, jest już tam posłusznym władcą pod panowaniem Ottona III. Być może to jego paskudny charakter rzeczywiście spowodował, że nie potrafił on zjednać sobie niemieckich książąt, żeby poparli go. Tak czy inaczej, sytuacja w Niemczech jest dla Słowian bardzo korzystna. Jest malutki Otton, jest cesarzowa Teofano, która siłą rzeczy nie dzierży władzy bardzo silną ręką, po czym umiera ona i władzę w ogóle w Niemczech przejmuje stara bardzo matka Ottona III, babka Ottona III, matka Ottona II, Adelaida Burgundzka. Więc w ogóle Niemcy są rządzone przez długi, długi czas przez kobiety i dopiero pod koniec X wieku Otton III staje się samodzielnym władcą. Jest tu mowa mniej więcej o roku 994, kiedy osiąga on 14 lat i zaczyna już samodzielnie rządzić. Oczywiście cały czas z pomocą swojej babki Adelaidy Burgundzkiej. Więc jak widzicie, Słowianie mają wspaniały okres, kiedy nie są niepokojeni w ogóle przez Niemców, ponieważ Niemcy nie mają żadnej siły, żeby robić jakieś potężne wyprawy. Jedyna w tym czasie wyprawa to jest 992 rok, kiedy to zarówno wojska bawarskie, jak i niemieckie, te saskie bardziej, frankońskie, uderzają na Wieletów, żeby trochę ich tam spacyfikować, ale to wszystko. Otton III, jak wiecie, ma inną wizję na świat. On chce jednoczyć, a nie dzielić wojną. On bardzo dobrze dogaduje się z Bolesławem Chrobrym, który jest od niego o 15 lat starszy, ale widać, że są w stanie oni się dobrze dogadać. Przyjeżdża na zjazd w Gnieźnie, lecz te dobre relacje polsko-niemieckie kończą się błyskawicznie wraz ze śmiercią Ottona w 1002 roku. I wtedy to
Na tron niemiecki wchodzi nowy władca spoza dynastii Ludolfingów, Henryk II. I tenże Henryk II wchodzi na kurs wojenny z Bolesławem Chrobrym, który trwa przez kolejne 15 lat. Także to też jest bardzo dobra wiadomość dla Słowian Puławskich, ponieważ Niemcy są bardzo mocno w owym czasie zajęci walką z Bolesławem. Bolesław jest władcą potężnym, zresztą wiecie, zajmuje chwilowo Czechy, ma też sojuszników na Połabiu, więc bardzo skutecznie przez te 15 lat prowadzi wojnę i dopiero załamanie się tak naprawdę państwa polskiego w połowie XI wieku powoduje, że Niemcy są w stanie wrócić do takiej zorganizowanej, systematycznej akcji podporządkowywania sobie Połabia. Także ta wolność, którą oni sobie wywalczyli w tym 983 roku, trwała ponad pół wieku i niestety skończyła się w wieku XI, a już zupełnie w wieku XII, kiedy to ostatni książęta stracili swoją niezależność na rzecz władców niemieckich. A tak naprawdę bardzo mało brakowało, żebyśmy mieli trzy kraje słowiańskie w środkowej Europie, a nie tylko dwa. Mianowicie bardzo niewiele brakowało, żeby Mścisław, książę Obodrytów, utworzył Królestwo Obodrytów. Był podobnie jak Mieszko władcą chrześcijańskim. Podobnie jak on zmarł w 992 roku, ale niestety nie miał tego szczęścia do dobrego następcy, tak jak u nas Bolesław Chrobry, tak u Mścisława nie było takiego kniazia na miarę czasów, który by to wszystko skonsolidował, stworzył Królestwo Obodryckie. Gdyby to powstało, byłoby to naprawdę bardzo znaczące dla dalszych losów Europy Środkowej, ponieważ istnienie tego księstwa na pewno znacznie bardziej osłabiłoby niemieckie zakusy na wschód, ponieważ mieliby przy samym boku Obodrytów. Tak czy inaczej, uważam, że my Polacy nie doceniamy tego, jak wielką dla nas przysługę dokonali wszyscy ci Słowianie połabscy, którzy od 8 do 11 wieku walczyli z Niemcami. Mówię tu o Serbach Łużyckich, o Stodoranach, o Wieletach, o Obodrytach, Glinianach, Brzeżanach i tych wszystkich plemionach, które tam istniały i które na swoją klapę przyjęły tą germańską ekspansję. Dzięki nim Polska mogła spokojnie się skonsolidować, Polska mogła zająć terytoria dość duże, które pozwoliły jej zdobyć potencjał ekonomiczny i w efekcie też militarny, który później pozwolił przeciwstawić się Niemcom. Tacy Obodryci niestety, oni w swoim największym zasięgu byli tylko 3 razy mniejsi od państwa Mieszka czy Bolesława Chrobrego, więc tamten potencjał militarny był znacznie mniejszy i też należy to brać pod uwagę, że im było znacznie trudniej osiągnąć to, co osiągnęli Piastowie, ale Piastowie, tak jak mówię, osiągnęli to dzięki Słowianom Połabskim, którzy ten pierwszy impet germański przyjęli na siebie i dali czas na wykrystalizowanie się Królestwa Polskiego. Także wieczna cześć i chwała dla Słowian na Połabiu żyjących, o których już dzisiaj niewiele kto pamięta, ale którzy, można powiedzieć, zapewnili to, że my dzisiaj w Polsce mówimy językiem słowiańskim, a nie germańskim. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy. Przybliżył Wam historię mało znaną. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, oglądania kolejnych filmów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Sława!